Siemandero wszystkim, z tej strony Długi, witam Was na moim kanale w kolejnym odcinku z serii Higiena Broni Palnej. Dziś pochylimy się nad pistoletem platformy CZ75, w tym wypadku jest to pistolet w kalibrze 22, a mianowicie CZ75 Kadet. Ciekawym jest to, że w sumie do normalnej 75 można kupić po prostu konwersję i zamiennie zakładać zamek od 9 i od 22. Tym samym mając ten sam szkielet, powiedzmy, nie tracąc manualu. Ale dobra, dziś odcinek jest o czyszczeniu, więc wracamy do rzeczy. Co nam będzie potrzebne do wyczyszczenia tego pistoletu? Standardowo mój zestaw, czyli benzynka ekstrakcyjna w kuwecie, zestaw filcy do wytarcia lufy, szczotka, krążek hokejowy, młotek i wybijaki i oczywiście zestaw chemii do czyszczenia broni. Ja mam go od firmy General Nano Protection, którą wysłali mi w paczce. Dziękuję bardzo za te preparaty. Uważam je za jedne z najlepszych na rynku, więc z nich też korzystam i w pracy, i prywatnie. Także pokażę Wam też na filmie, jak one fajnie działają. Dodatkowo potrzebujemy wyciora. Ja mam tutaj jeszcze jakąś tam, powiedzmy, lekko gęstszą oliwkę. I smarlitowy na patencie włożony w strzykawkę. Bardzo fajny patent do przechowywania różnych trochę bardziej twardych czy tam stałych smarów. Dobra, zaczynamy od rozbierania pistoletu. Więc ściągamy zamek, odciągamy kurek, żeby łatwiej nam to wszystko chodziło. Wyciągamy zaczep zamka i schodzi nam cała lufa z zamkiem. Teraz tak, wyciągamy system oporopowrotny, który składa się ze sprężyny i żerdzi i ściągamy zamek z lufy, czy tam z zespołu lufy. W zasadzie można byłoby na tym poprzestać. Jak sami wiecie, ja bardziej jestem zwolennikiem rozwiązań, żeby tą broń rozkładać troszeczkę bardziej oczyszczenia, z samej takiej racji, żeby sprawdzić, czy nam nic w niej się nie psuje i czy wszystkie rzeczy są na tyle dobre, żeby ich jeszcze nie trzeba było wymienić, czy są po prostu niezużyte. Więc pozbędziemy się teraz iglicy. Iglicę akurat wyciąga się stąd bardzo prosto, wystarczy lekko ją docisnąć i ściągnąć płytkę oporową. O, wszystko nam ładnie wychodzi, iglica. Sprężyna iglicy, tu od razu można zobaczyć, jak ta iglica wygląda. Płaski grocik, nie jest ani uszczerbiona, ani pęknięta, więc wszystko jest w porządku. Ja jeszcze tutaj zajrzę pod pazur wyciągu, ponieważ z własnego doświadczenia wiem, że przy 22 jednak ten syf lubi się pod ten pazur zebrać, choć może inaczej. W każdej broni syf lubi się zbierać pod pazurem wyciągu, ale często spotykałem się z ludźmi, którzy przychodzili z bronią, że na przykład zacina im się albo po prostu nie wyciąga pustej łuski z komory, a główną przyczyną było to, że po prostu ta broń nie była czyszczona i pod pazurem było tyle nagaru, on się już lekko odchylił przez ten nagar, przy czym nie miał siły ani możliwości wpiąć się za kryzę i nam wyciągnąć pustą łuskę, więc pozbędziemy się tego pazura wyciągu. W sumie on też nie jest tutaj jakoś skomplikowanie zamontowany. Jest w sumie jednym kołkiem. Na jednym kołku się trzyma, więc wbijamy go do środka. Wyciągamy pazur. Wyciągamy sprężynę pazura wyciągu. Odkładamy sobie kołeczek. I tym sposobem mamy rozłożone całkowicie do czyszczenia nasz system zamka z lufą. Mamy też jeszcze cały szkielet. Szkieletu nie będę Wam teraz rozkładał, ponieważ robiłem to na filmiku na temat CZ75B w kalibrze 9 mm, który jest na moim kanale. Pewnie gdzieś Wam teraz się tutaj wyświetli na ekranie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to może sobie zobaczyć, jak wyczyścić i rozłożyć do czyszczenia ten właśnie oto szkielet. Więc żeby Wam nie przedłużać, nie będę tego robił teraz. A więc ten szkielet sobie odłożymy. Akurat mamy więcej miejsca na stole. Jeszcze, żeby rozłożyć już praktycznie całkowicie wszystko. Rozbierzemy
magazynek, ponieważ tutaj widzę, że on już też tym ołowiem troszeczkę zaszedł z pocisków i jest po prostu brudny. Raz na jakiś czas magazynek też można przeczyścić, na pewno nic mu się nie stanie, a może nam to pomóc. Robimy to w ten sposób, jak w sumie w normalnej 75, że wciskamy ten bolczyk, który nam wystaje od stopki. Wystaje, no w sumie jest tam w środku, jak się przyjrzycie, to go zobaczycie. Wciskacie go i zsuwacie dęko magazynka. Jak zsuniecie dęko magazynka, wyjdzie Wam cała sprężyna. Możemy ją wrzucić do benzyny. Donośnik. O, tutaj możecie zobaczyć, że ten donośnik jest po prostu brudny, nie? Tamten, nie wiem czy zapała ostrość, ale generalnie jest brudny. Widać, że ten ołów już się na nim osadził. No dobra, możemy w sumie przechodzić do czyszczenia całej konstrukcji. Zaczniemy od zapsikania wszystko cleanerem, żeby zaczęło nam, albo inaczej, zaczniemy najpierw od obejrzenia sobie całości pistoletu, żeby wiedzieć, gdzie nam ona się najbardziej ubrudziła i od razu sprawdzić sobie, czy wszystko jest z nią w porządku. Tutaj oglądając całość zamka, wszystko jest w porządku, jest lekko brudne, lekko jest brudna na czole zamka, więc popsikamy sobie tym cleanerem i odłożymy, żeby lekko nam się ten syf tam rozpuścił. Teraz sprawdzimy lufę z komorą. O, lufa jak zwykle brudna przy wylocie i przy ślizgu nabojowym. Lufę oczywiście, właśnie, to też jest ciekawa rzecz, bo tak, tutaj głównie w 22 będzie nam się odkładał ołów. Jeżeli nie zapuścimy tej broni na tyle, że naprawdę będzie to wyglądało strasznie i ten ołów po prostu zrobi nam tam jakieś takie mocne złogi albo jakieś takie gniazda, gdzie będzie nam to przeszkadzało, to spokojnie cleaner do broni wystarczy, cleaner do broni i szczotka wystarczy nam, żeby to wyczyścić. Jeżeli już zapuścimy go na tyle, że te takie gniazda brudu, nie wiem jak to też dobrze nazwać, no jak te w sumie już zlepiska tego naszego brudu zrobią się na tyle duże, że ciężko będzie to rozpuścić cleanerem, no to fajnie byłoby zaopatrzyć się w jakiś odoławiacz. Są firmy na rynku, które robią bardzo dobre te odoławiacze. Są drogie, ale jeżeli będziecie ich potrzebowali, no to warto byłoby kupić i mieć je w swojej takiej, powiedzmy, apteczce pierwszej pomocy do czyszczenia broni, bo jak kupimy taką jedną butelkę, to ona nam starczy na bardzo długo, no bo nie wierzę, że będziemy tak bardzo dużo strzelali, że nam po prostu będzie ubywało tego środka w miarę szybko. To już się kupuje i się po prostu ma na długo. Tak więc to nie było bardzo zapuszczone. Napuściłem sobie na razie na spokojnie pianki do lufy, żeby ona tam zareagowała z całym tym brudem. Potem będziemy czyścili ślizg nabojowy i przetrzemy komorę, więc na razie nie psikam tutaj cleanerem. I teraz tak, mamy pazur wyciągu, on jest czysty, ale powiedzmy, że można go lekko psiknąć, żeby ten cały syf z tego zszedł. Mamy tutaj też donośnik z magazynka, też go psikniemy. Od razu zobaczymy, czy ten cleaner poradzi sobie z ołowiem, czy jednak trzeba byłoby bardziej użyć odoławiacza. Chociaż to akurat się osadziło na plastiku, więc powiedzmy, że tutaj szczotka nam zaradzi temu wszystkiemu. No i teraz tak. W sumie bardzo mało jest tutaj czyszczenia. Włożyliśmy tutaj sprężynę naszą z magazynka. Teraz była w tej benzynie, wycierając ją o szmatkę, widzimy, że nie zostawia brudu, więc była po prostu czysta. No ale dobra. Tutaj niech sobie to wszystko reaguje. Weźmiemy sobie nasz zamek i przetrzemy szczotką. Jak widać, cleaner bardzo dobrze sobie poradził z tym, ponieważ czoło zamka jest już po kilku ruchach naszą szczotką czyste. Tutaj mamy czystą benzynę, więc całość tego cleanera spłuczemy właśnie w benzynie, żeby nam tam nie zostały jego resztki. Ja ogólnie jestem też zwolennikiem, że jak popsikamy broń czymś, co ma na zasadzie czyścić ten brud, to potem fajnie jest się go dobrze pozbyć, żeby nam tam
on nigdzie nie zalegał, nie reagował z jakimiś innymi rzeczami. To akurat jest wszystko bezpieczne, choć i nie powinno nam, powiedzmy, później przeszkadzać w użytkowaniu i mechanice tej broni, ale ja dalej uważam, że wszystko ładnie można wyczyścić benzynką i wtedy jesteśmy na 100% pewni, że pozbyliśmy się nadmiaru wszystkich detergentów. Dobra, nawet nie muszę tego, widzę, że psikać powietrzem w sprayu, ponieważ bardzo ładnie i szybko wyschło. Pianka jeszcze nam z lufy nie wyszła, więc niech tutaj reaguje. Zaczynamy czyścić rzeczy z zamka. Mamy tutaj pazur wyciągu. Przejadę go szczotką. Tu akurat też nie ma zbyt dużo brudu, ale powiedzmy, że na pewno mu nie zaszkodzi, jak się go jeszcze raz przetrze. Dobra, pazur wyciągu wyczyszczony. Zamek mamy wyczyszczony. Iglica. Iglica jest czyściutka. Nawet nie ma sensu jej. Nie ma sensu niczym jej psikać. Dobra, zobaczymy sobie ten magazynek. Mamy ten ołów, który. Nawet pod pędzlem on ładnie schodzi. Tu mamy taki plus, że nie dość, że on się nam usadził na plastiku, więc on tak mocno się na niej nie trzyma. Dużo łatwiej będzie się go pozbyć. Plus nasz gun cleaner od Nano bardzo ładnie to rozpuścił. No i w sumie można powiedzieć, że kilka ruchów szczotką i wszystko jest czyściutkie. No i bardzo ładnie. Donośnik mamy wyczyszczony. Tu wszystko jest czyste. Składamy nasz magazynek. Wkładamy donośnik. Wkładamy sprężynę. Zakładamy stopkę. Kliknęło, wszystko się trzyma. Magazynek wyczyszczony. Magazynek mamy wyczyszczony. Teraz fajnie byłoby zobaczyć, jak tam nasza lufka. Powiedzmy, że już pianka zrobiła swoje. Tak jak mówię, ta lufa nie była bardzo brudna, więc też akurat nie muszę czekać bardzo długo, żeby ta pianka wszystko rozpuściła. Jakbyśmy mieli większy syf, to czasami pianka nie pomoże, ale tutaj wydaje mi się, że nie powinno być raczej problemu. O. Jeszcze resztki pianki nam wyszły. Ale jak widzicie, sam filc nie jest wcale brudny, więc wydaje mi się, że tutaj no, lufka lustro. Jednym filcem można było ją całkiem wyczyścić. To akurat pistolet nie był dużo strzelany, więc albo to akurat jest pistolet mojego kolegi. Z tego miejsca serdecznie pozdrawiam Karola. Gdzie po prostu mogło być tak, że lufa była czyszczona, a resztę niestety zapuścił. Coś tam nie chce wejść ten filc. Cóż to? Czyściutko. Drugi filc wychodzi bielutki, więc nie będziemy już się nad tą lufą bardziej pastwili. Teraz zrobimy tak, że przy ślizgu nabojowym i tam przy samej komorze ten brud się jednak zebrał. Psikniemy go lekko naszym cleanerem. Odłożymy, żeby zareagował delikatnie. O, psiknąłem sobie na zamek, więc poczekamy, aż nam się wyschnie. Jak już wyschnie, to go złożymy. Zaczniemy od złożenia pazura wyciągu. Bierzemy sobie sprężynę pazura, która gdzieś nam wsiąknęła, jak zwykle.
Dobra, mamy sprężynę pazura, wkładamy ją tutaj. Wkładamy pazur. Kołeczek. Czym dłuższy kołek, tym łatwiej nam jest go złapać w palce, bo widzicie teraz, powiedzmy, że ciężko mi jest go. O! Delikatnie go wbijemy. Pomożemy sobie wybijakiem z drugiej strony, żeby złapać ten pazur w osi właśnie tego. Albo zrobimy to jeszcze inaczej. Często jest tak właśnie, że niestety nie widzimy, gdzie nam wypada otwór w tym pazurze wyciągu. I problem pojawia się, gdy na ślepo chcemy go tutaj wbić. No, akurat ja się teraz z nim pomęczę. Nam zareaguje cleaner z naszą komorą. Dobra, pozbyliśmy się pazura. Od razu Wam pokażę taki fajny patent. Wkładamy pazur. Jak widzimy, gdzie jest ten otwór, przez który mamy wszystko przebić, to wkładamy sobie wybijak. To już nam się trzyma. I teraz dosłownie delikatnie wysuwając ten wybijak, no właśnie, to jest nasza miłość. Męczenie się z jak najmniejszymi kołeczkami. Teraz trzymając sobie wybijak, lekko wbijamy kołek, wybijak nam wyleciał, a kołek jest na swoim miejscu i trzyma pazur wyciągu. Dobra, pazur mamy zamontowany, wkładamy iglicę, zakładamy sobie sprężynę iglicy, iglicę wsuwamy na miejsce, zabezpieczamy ją płytką oporową. I zamek mamy już złożony. Teraz tak, bierzemy nasz ślizg nabojowy i komorę. Przecieramy szczotką. No, widzicie? Chwila, moment i wszystko jest czyste. Przynajmniej przy komorze tutaj jeszcze poprawimy lekko ślizg nabojowy, ale naprawdę powiem Wam, że już tak nie robiąc sztucznej reklamy, te preparaty są świetne po prostu. Sprawdźcie sami, zobaczycie, że jest to jedna z lepszych opcji do czyszczenia Waszej broni, ponieważ nie przepłacicie, a jednak naprawdę robią robotę. Naprawdę robią robotę, praktycznie przez tam ile 5 minut reagowało z tym brudem i został on całkiem wyczyszczony. Przejedziemy sobie jeszcze raz lufkę, bo rzeczy z tej komory mi, brud z tej komory lekko wszedł do lufy. No ale dobra. I co? I to wszystko. Mamy praktycznie w ile? 10 minut?
nie patrzyłem na zegarek. Wyczyszczę nam całą górę od konwersji, raczej całą konwersję do 75. Nie pozostało nam nic innego, jak teraz to złożyć. I teraz tak. Osobiście uważam, że jeżeli na przykład weźmiecie sobie taką klameczkę i nie będziecie wiedzieli, że długo nie będziecie z niej strzelali, to fajnie jest zabezpieczyć sobie ją w środku przez różnymi niechcianymi działaniami, czy to atmosferycznymi, czy jakąś wilgocią. Nie wiem, gdzie kto trzyma szafę, jak kto przechowuje tą broń, ale tak, lufę przejeżdżam takim oto gunoilem. To zostawia taki malutki film olejowy. Przed strzelaniem wycieram lufę do sucha i mam załatwiony temat. Ona jest zabezpieczona, jak leży w szafie. Przed strzelaniem mam wytryt do sucha i wiem, że nic tam nie będzie mi się kropliło, spalało, czy nie będzie mi pluło ogólnie olejem podczas strzelania. Chyba, że na przykład czyścicie broń przed samymi zawodami, no to wtedy nie ma sensu tego psikać tym olejem do środka, no bo po co? Więc to jest dobra opcja, jeżeli broń potem ląduje do szafy. No i teraz tak, ja mam ten właśnie gunoil, psikam dosłownie leciutko całość lufy z tą górą konwersji. To jest dosłownie takie przelecenie tym, że ona się tylko delikatnie świeci, nic z niej nie kapie, a wiem, że jest po prostu zabezpieczona przed tam korozją i innymi rzeczami. Tu jest tak wszystko pomalowane cerakotem, więc raczej nie powinno się nic z tym stać, ale wy pewnie, większość z was pewnie nie ma klamek pomalowanych jakąś tam specjalną farbą, więc fajnie jest jednak troszeczkę bardziej dbać o całość tych powierzchni. Tutaj tak samo. Przejeżdżam całość tym gunoilem dosłownie, delikatnie, tak jak sami widzicie. Ona jest delikatnie natłuszczona. No i co? Przechodzimy do składania. Łączymy ze sobą zamek z lufą. Jeszcze ewentualnie przed tym możemy wziąć dosłownie na palec troszeczkę tego smaru litowego i natłuścić prowadnicę. Teraz też druga strona z tego jest taka, że jeżeli strzelacie w warunkach takich troszeczkę bardziej taktycznych i możecie dostać trochę piachu do tej broni, no to starajcie się jak najmniej używać tych smarów stałych, bo żeby wam nie zapało piachu, bo zrobi się z tego makowiec i będzie problem. Mamy złożoną całość konwersji. Weźmiemy jeszcze smar. Chociaż nie, tu już nie ma nic sensu robić. Tu ani lufa się nie przekasza, ani całość naszego... Nie, jeszcze tu możemy dać jednak. To jeszcze będzie troszeczkę nam tarło po całym szkielecie. Damy tu na prowadniczkę. Damy tu na prowadniczkę. I to wszystko. Bierzemy szkielet. Szkielet też prewencyjnie psikniemy do środka. Zabezpieczymy go. Bierzemy szkielet. Łączymy go z konwersją. A, no tak. Wkładamy system oporopowrotny. Szkielet łączymy z konwersją. Zapinamy. Wszystko nam działa. I tym sposobem wyczyściliśmy sobie konwersję. Tak jak mówiłem, można pominąć krok wyciągania iglicy oraz pazura wyciągu, ale jak zawsze namawiam was do jak najbardziej skrupulatnego rozbierania tej broni do czyszczenia, ponieważ wtedy możemy sobie sprawdzić, czy nic się nam nie zepsuło, czy nic się już nie zużywa i czy nie będziemy potrzebowali czegoś wymienić. Także jeżeli wam się podobało, to łapka w górę. No i co? Do zobaczenia w następnym filmie. Na razie.